Cześć wszystkim. Jak się już pewnie domyślacie, słysząc intro, że powrócił tutaj w nasze szeregi kolega Baudolino, ponieważ pojawiło się intro. I tak się właśnie stało. Baudolino dołączył do nas po dwóch odcinkach nieobecności. No i mamy nadzieję, że już nie będzie nas tak opuszczał często. No i podobno się ma na koniec podcastu z tego wytłumaczyć, ale pożyjemy, zobaczymy. A witają Was Velur. Adi. I Baudolino! Wiem, że czekaliście długo. Tak jak Velur powiedział, na koniec, jeżeli zostanie nam oczywiście czas, wytłumaczę powód mojej nieobecności. Powiem tylko tyle, że sporo racji miał Velur w ostatnich odcinkach i gdzieś ten głos był poszukiwany. No ale żeby nie zamulać, no to rozpoczynamy. Podsumowanie ostatnich spotkań. Nareszcie się dzieje. Nareszcie, nie same tylko wygrane i... I nuda i te zwycięstwa, te trzy punkty, nie, oczywiście pierdolę. No niestety, no, tak jak przy pierwszym spotkaniu z Polonią, bo od niego zaczniemy. Wysoki wynik, zgodnie z planem, 12-2. Adi, jak tam te statystyki wyglądały, bo to zawsze jesteś przygotowany w tych tematach. No, praktycznie każdy, kto grał, to zapunktował coś tam sobie. No, bez punktu został Urbanowicz, Tomasik, Krawczyk. Jak to Tomasz Kokan zdobył pierwszą bramkę swoją w Gieksie po asyście Sawickiego, to chyba był gol na czwarty nasz albo piąty, coś w tym stylu. Także każdy coś tam sobie dopisał do tych statystyk w klasyfikacji kanadyjskiej. No i po to był ten mecz, że tak powiem. Żeby sobie poprawić statystyki. No nie, masz no tak, tutaj... Taka jest rola Polonii. Tak, no, tak jak już mówimy, to nie pierwszy raz, że mają problemy i generalnie tu się nie ma co doktoryzować. Mecz był i po meczu. No Polonia, spory kryzys. Ważne, że udało nam się wykorzystać wszystkie słabe punkty i praktycznie każdą okazję na zdobycie gola wykorzystaliśmy. 12-2. Wynik mówi wszystko. Jakie zmiany w stodole bytomskiej? Jest nowy prezydent w Bytomiu, światło dla Polonii. Będzie nowa hala, będzie nowa drużyna, będzie kasa. Znaczy ja myślę, że tutaj nie jest to... Znaczy wiadomo, że no Polonia ma taką sytuację, że na pewno by tam się hala przydała, ale to nie nasze problemy, tak, nie chcę jakoś radzą. Ja myślę, że każdy klub hokejowy w Polsce, który wiele tych klubów ma te hale, niestety, no, co tu dużo mówiąc, niezbyt nowoczesne, to żeby takie hale powstały, to pierwszy trzeba ustabilizować sytuację sportową, finansową, a potem można myśleć o hali, bo takie budowanie hali na hura, to potem się okaże, że za chwilę tam nie będzie miał kto grać. No, ale to mówię, nie nasze problemy, my mamy zupełnie inną sytuację i tak sobie przejdziemy od razu. Bytomskie podwórko, zostawiamy tak, Bytomiowi, tak. Tam sobie zrobią porządek. No i wyjazd do Gdańska. PKS-u Katowice do Gdańska, mecz w czwartek. Wiadomo było, że Gdańsk zmontował dobrą ekipę, no to miejsce w tabeli nie najlepsze, ale z meczu na mecz lepiej, wzmacniają tamtą drużynę. No to co mówiliśmy, że te mecze to przecież u nas w satelicie wcale nie były łatwe, tak? To ostatnie ciasne wyniki, mecze wyrównane i to już mówiliśmy tutaj w którymś z odcinków, już nie pamiętam którym, że Gdańsk naprawdę się świetnie zaprezentował i no i co, no nawiązali z nami walkę, tak? Nie pamiętam tego wyniku, jaki tam wtedy był między nami. Ale był ciasny. No ostatni mecz przegrany w Gdańsku. Porażka po 22 meczach bez porażki. Tak? Możemy znaleźć na różnych forach, portalach hokejowych, że nie zbliżamy się do rekordu, że się zbliżamy, że Podhale lepsze, że były remisy, że my nie wygrywaliśmy, bo remisowaliśmy. Nie przegraliśmy przez 22 kolejki hokejowe. Bardzo specyficzną sytuacją jest to, że część meczy graliśmy u siebie, a potem zdecydowaną część mecze na wyjazdach. Tak? Ale powinny liczyć się podwójnie, więc w sumie 40, ponad 40. Tak, była to świetna pasa. Myślę też, że to ta porażka w Gdańsku to był też taki kubeł zimnej wody na tych kibiców, szczególnie którzy już widzieli nas ze złotymi medalami na szyi, już myśleli, że żadna porażka się nie przytrafi. I co mogliśmy właśnie usłyszeć na tych portalach, że nie ma bata już, co, na nas, a tu jednak okazało się, że gdańszczanie mocno się postawili, chociaż początek meczu na to nie wskazywał. Pierwsza tercja po 14 minutach, tak, czy po 15, prowadzimy 3-1 i wydaje się, że mecz mamy pod kontrolą, tak? W końcówce gdańszczanie zmniejszają na 3-2.
drugiej tercji 3-3, w trzeciej tercji 4-3. I sporo czasu do odrobienia tej straty. No ale też trzeba jasno sobie powiedzieć, tak, że jednak no, mimo wszystko no, pojechaliśmy osłabieni, tak, brakiem Patryka Wronki, brakiem Mikołaja Łopuskiego. No, przypominając tylko, że nie gra Tomek Malasiński, tak, jest kontuzjowany, więc no, gdzieś tam się osłabiliśmy troszeczkę. No a też przecież nie pierwszy raz już mówimy o tym, że tą kadrę, którą mamy, no ona nie jest jakoś bardzo szeroka, tak? Więc właśnie jak będą jakieś kontuzje, absencje z różnych względów, gdzieś możemy mieć problem, tak? No jak i... wam się wydaje, ta porażka w Gdańsku, niespodzianka czy sensacja? Znaczy ja bym nawet tego nie rozważał pod kątem ani sensacji, ani niespodzianki tak naprawdę, bo jak ktoś, nie wiem, uważnie nas słucha od pierwszego podcastu, to my cały czas mówimy, tak, że no, Gdańsk jest dobrą drużyną i cały czas też powtarzaliśmy, że nie będziemy wszystkiego wygrywać do końca sezonu, tak? Że ta porażka przyjdzie, tylko jak znam życie, to pewnie większość kibiców myślała, że jeśli przyjdzie porażka, to przyjdzie z Tychami, czy z Krakowią, powiedzmy, czy z Podhalem, tak? A tutaj przyszła z Gdańskiem, ale jak też nam pokazują niektóre mecze, że trudniej nam się gra z Gdańskiem niż powiedzmy z jakąś tam drużyną, która teoretycznie jest mocniejsza, tak? Czyli można powiedzieć, że no, przerwana passa. Przerwana passa, natomiast ja mówię, ja ma tragedii. Tragedii bym nie robił. To jest hokej. W hokeju rzadko się zdarza, żeby takie passy trwały aż tak bardzo długo. Nawet dla drużyn, które tak naprawdę no, no, są murowanymi kandydatami do mistrzostwa. Nie ma w ogóle, dla mnie nie ma tematu. Jeżeli chodzi o passy, myślę, że tak. Gratulujemy Podhalu, wszystkim innym drużynom, tak, które miały długie passy bez zwycięstwa, bez porażki. Długie pasy bez porażki. Gratulujemy wszystkim tym drużynom. Nasza pasa trwała 22 kolejki. Myślę, że możemy być dumni z naszej drużyny. Przyszedł ten dzień, kiedy zanotowaliśmy porażkę w czwartek w Gdańsku. 4-3. Myślę, że po walce, nie? To nie było tak, że ktoś się położył i ktoś wykorzystywał nasze słabości. Tuż przed tym meczem też Gdańsk grał z Tychami u siebie i tam było tylko 3-1 dla Tychów, także wygrał faworyt, ale też wcale nie tak łatwo, także to też pokazuje, że są dobrą drużyną i to też nie bym powiedział, czy to jakaś niespodzianka, czy wielka sensacja, no kiedyś to się musiało stać i też nie powiedziałbym, że to się stało na jakichś ogórkach. Jasne. No i co? Wczoraj możemy przejść do kolejnego meczu? No ja myślę, że czy tak. Jeszcze coś na temat Gdańska? No nie, no mówię, no co tu mówię się doktoryzować? Nie ma co, tak? Szacunek, Gdańsk wygrał, pokonał lidera, pokonał GKS Katowice. Należy im oddać to, co ich zwyciężyli w tym meczu, byli lepsi. 4-3. Coś jeszcze? No i tyle. Nie? I tyle. Możemy przejść do tego wczorajszego meczu. No i wczorajszy mecz z Toruniem na lodowisku neutralnym, tak? Tak, na neutralnym lodowisku. No i powiem szczerze, że o ile ten mecz z Gdańskiem no kompletnie mnie nie zmartwił, o tyle na tym wczorajszym meczu miałem okazję być. No i tutaj się już zmartwiłem, tak? Bo no ta gra nie wyglądała dobrze, tak? Nie wyglądała dobrze. Powiedzmy, przypomnijmy wynik, bo może ktoś nie wie. No 3-0 przegraliśmy. Wczorajszy mecz przegrywamy. GKS Katowice grał z Toruniem i przegrał 3-0, tak? Tak. Zwane energetyczne derby Tauron z Energą. Tauron z Energą, energetyczne derby. Po pierwszej tercji przegrywamy 1-0, po dwóch tercjach przegrywamy 3-0 i 20 minut na strzelenie bramki, na walkę, na odwrócenie wyniku. No i nic się nie działo tak naprawdę, bo to oczywiście... Wiadomo, tam no, bramkarz, ten jak on tam się nazywa, Szpeszny. Bardzo fajny mecz, bardzo dobrze zabronił. Tak, no, ale nawet nie można powiedzieć, że był jakimś wielkim bohaterem. Nie, absolutnie nie, bo jakby przede wszystkim to co mi się wydaje, no znaczy nie wydaje, to co widziałem, tak, no przede wszystkim zawiedliśmy w ofensywie, tak, bo mówię, i to żeby też była jasność, dla mnie osobiście nie jest problemem to, że my przegraliśmy z tym Toruniem, tak. Absolutnie, bo Toruń też uważam nie jest jakąś kiepską bardzo drużyną i tak się oczywiście mogło zdarzyć. Natomiast tu mnie już bardziej martwi właśnie ta nasza niemoc w ofensywie, tak? Że nie daliśmy żadnego gola, tak? Że jakby ta gra wyglądała trochę jak tak bez pomysłu. No,
Nic się nie działo na tym lodzie takiego, gdzie powiedzmy, nie wiem, mamy jakieś nie wiadomo jakie akcje, ale nie wiem, nie trafiamy do bramki, no nie wiem, bramkarz ma dzień konia, tak, i cokolwiek innego. No nie, nie. Tak nie było, nie? No, bramki dla Torunia, no, no nie były też jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, wyjątkowej urody. No bardziej też bym tutaj jakoś super Owena mówię, jakoś super bym Kevina nie winił za to, ale tak jak mówię, ja się też nie znam na tym, także być może coś zawalił, ale ciężko mi powiedzieć. No, no. Pierwsza gol właśnie, zapasnik wysesał na całą, fajnie go tam zjódł, położył na lodzie. Znaczy to akurat przy tej pierwszej bramce trochę mi zabrakło, trochę Kevin został, nie? Ja wiem, że on go zwiódł, ale to było przy samym polu bramkowym, nie? No jednak mimo wszystko nie powinien dostać takiej bramki. Nie wiem, no być może gadam głupoty. Tego pierwszego gola strzela Dmytro Demianiuk, tak? To jest ten, co grał w Polonii? Tak, tak. Dobrze tak. Kojarzę. Już od ładnych kilku lat gdzieś tam się kręci po polskich klubach. Tak. Mhm. Kto tam jeszcze strzelał dla Torunia? Mencuk, który grał w Tychach rok temu. Tak. No i Parizek. Parizek. On z kolei chyba w Janowie gra, tak? W Janowie, tam bardzo na niego narzekali, a teraz goli jest. Gra w Ekstraklasie. No słuchajcie, no ten Toruń, bramki tam strzelają raczej obcokrajowcy. Ja też ja tak, no. Dodam jeszcze, że mógłby być 4-0, bo przecież był nieoznany gol pomiędzy tym drugim a trzecim. Bardzo podobny do tego trzeciego, ale po prostu no podanie wzdłuż bramki, osamotniony napastnik pod bramką i gol, ale tam była chwilę wcześniej ruszona bramka. Mhm. Także no nie No i tu właśnie była kwestia tej interpretacji, nie wiem czy pamiętasz, ostatnio rozmawialiśmy intencji, tak? I tych intencji rozmawialiśmy na ten temat, na temat ruszenia bramki i w momencie kiedy pada gol, tak? No tutaj oczywiście no powtórki nie widziałem, nie miałem czasu szczerze powiedziawszy, bo że ważył kapusta pooglądać bramek. Widziałem je tylko na żywo, no i faktycznie sam się zastanawiałem co zrobi sędzia. No sędzia zobaczył sobie analizę wideo, no i bramki nie uznał, tak? Więc wiecie co, ja nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że interpretacja jest taka. Bramka może zostać uznana w sytuacji, kiedy po oddaniu strzału jest ruszona bramka. Jest wtedy poruszona, tak? Albo bramka poruszona jest po przeciwnej stronie lodowiska. Może tak być, nie? No. Ale to nie wchodźmy w szczegóły. Słuchajcie, dla mnie już nie wchodźmy w szczegóły. 3 czy 4-0. No to nie ma moim zdaniem, taka porażka nie powinna nam się zdarzyć. Nie, taka nie. Znaczy ja już pomijam wynik, tak? Pomijam wynik, ale ten styl był słaby, nie? No po prostu był słaby, nie? W tym razie na ten nasz już wrócili Wronka i Wokuski. Tak, no ale być może gdzieś to była kwestia, nie wiem, no zmęczenia po chorobie. No, słuchajcie, no to różne rzeczy się zdarzają, tak? Ja myślę, tu warto gdzieś podkreślić. Już część zawodników może myślała o świętach, może coś naprawdę. Ja bym się tutaj drugiego dna nie doszukiwał, tak jak to gdzieś tam czytałem na forum, że ludzie tam mają jakieś różne dziwne opinie. Drugiego dna bym się nie doszukiwał, natomiast no tu muszę się zgodzić z jednym, tak? Ewidentnie mecz nam nie wyszedł. Tyle. Adi? No, co tu więcej dodać, no. Zimny prysznic, bardzo zimny prysznic, bo ale tak jak mówiliśmy, tak, porażka z Gdańskiem, no mogła się przytrafić, mecz nie był taki, aż taki zły, no to tutaj już naprawdę gdzieś tam się lampka mogła zapalić przed Pucharem Polski, bo mecz był słaby. Mecz był słaby. No ale też piątki były trochę wymieszane, nie? No, no słuchajcie, jeszcze tak? chciałbym dodać... Popatrz na Adi swoim fachowym okiem, jak to wyglądało w piątkach, no. Taka rzecz, ważne, słuchajcie, mecz bez kibiców, ale fajnie, że klub stanął na wysokości zadania, była transmisja, tak? Jakoś może dupy nie urywała, ale mogliśmy zobaczyć, jak to wyglądało mniej więcej. Niedoświetlone lodowiska, nie? To jest chyba, myślę, takie, co mocno rzucało się w oczy, że w tej transmisji, pomimo tam no, sprzętu nie najgorszej jakości, no to było ciemno, nie? Po prostu to podkreślają wszyscy, którzy mają styczność z polskimi lodowiskami. No a wracając do gry, no wiecie co, no mnie to mocno niepokoi. To jest tak, jak mówicie, seria przerwana w Gdańsku. W mojej ocenie sportowo Gdańsk ma lepszą drużynę od Torunia i z Toruniem nie powinniśmy przegrać. Na lodowisku teoretycznie neutralnym, ale na lodowisku, na którym my trenujemy i znamy to lodowisko, porażka 3-0, gra tak bez wyrazu. No nie jest to fajne, tak? Nie jest to fajne w kontekście już rozgrywek o Puchar Polski. No ale Adi, no powiedz o tych piątkach właśnie coś. No tutaj swoje robią kontuzje, no bo powiedzmy no w pierwszej formacji mamy Wraszko, Rocha, Wronka, no to Rocha z Wronką grają praktycznie od początku sezonu w takim zestawieniu, potem z tym trzecim napastnikiem jest różnie, no
Właśnie z Lakonenem wiadomo, że się znając nie ma nagrod, no jeszcze. No trzecia, piątka też już troszkę wymieszana tam, ale no, to kwestia myślę tego, że brakuje Malsińskiego i po prostu gdzieś tam. Ale nie, ja nie kupuję, bo to nie gramy z czołówką, nie gramy z Toruniem. Ale ja nie mówię absolutnie, że wynik jest winą braku Malasińskiego, tylko mówię o samych przestawieniach w piątkach. No ale wiesz co, to są profesjonaliści, zawodnicy profesjonalni. Ktoś te piątki zestawia, tak? Ktoś te piątki zestawia, musiał się czymś kierować. Nie wystawia ich ani Baudolino, ani Velour, ani Adi. Ktoś jakąś koncepcję miał, tak? Miejmy taką nadzieję. No i wiecie co, i jakby nie pomieszać tych piątek, to z Toruniem powinniśmy wygrać, no, a nie przegrywać u siebie 3-0, tak? Bo 3-0 to jest taki wynik wskazujący, no, że był mecz, chuj z nim, jak to mówią, ale my aspirujemy do tytułu Mistrza Polski, tak? I przegrywamy z drużyną, która, no, też na pewno walczy o Mistrza Polski, ale ten wynik, no, mnie mocno niepokoi, tym bardziej w kontekście, tak jak powiedziałem, rozgrywek o Puchar Polski, turnieju. No i też, co podkreślane było nie tylko na naszym forum, ale też na różnych portalach czy na Twitterze, zwracana jest uwaga, nie ma Kulena, skończyły się zwycięstwa. Co? Możecie się odnieść jakoś do tego? Adi? No, najpierw się wyszaliśmy jeszcze z Polią Bytą, już bez Kulena, no ale no potem... Znaczy też ciężko mi troszeczkę wierzyć, że no, Kulen był tu, jest tu 2 lata, półtorej można powiedzieć, że nagle go zabrakło i nie wiemy co grać, skoro no... Może sposób mobilizacji? Piotr Sarnik też z nim jest cały ten okres, no to nie do końca w to wierzę, że nagle to wina wszystko, że Kulena nie ma. No bo... Może większy respekt wobec Kulena? Nie, ja bym tutaj chciał, w mojej ocenie, tak, to co powiedziałem wcześniej, chłopaki naprawdę zagrali słaby mecz i to jest bezsprzeczne, tak? Natomiast nie doszukiwałbym się, tak jak powiedziałem, drugiego dna, że bo kwestia tego, czy trener Kulen jest, czy go nie ma, to jest zupełnie inny temat, o czym sobie za chwilę powiemy, tak? Natomiast mówię stricte tu do grania samego, no to co powiedziałeś, to są profesjonaliści, tak? Nie grają ze sobą pierwszego czy drugiego meczu i nawet brak tego trenera na ławce. Z Toruniem powinniśmy wygrać. Z Toruniem powinniśmy wygrać, a przynajmniej zagrać jak równy z równym, tak? I strzelić jakąś bramkę po prostu. Tutaj przegraliśmy, mecz był słaby i nie ma co po prostu pitolić farmazonów. A właśnie, chciałem cię zapytać. Wywiad Bartka Fraszko po meczu znaczy, no, z Maurycem? Znaczy, zadaje pytanie, pierwsze słowo Bartka. Tak. I no powtórz to słowo, bo... No, kojarzymy, nie? Nie ma słabych drużyn. Bartek Fraszko powiedział, że w naszej lidze nie ma słabych drużyn. Nie, no ja uważam tak, Bartkowi nie przystoją takie słowa. Tym bardziej, że parę dni wcześniej bili Polonię, tak, 12-2, nie ma słabych drużyn. No, ja rozumiem szacunek do przeciwnika, tak? Jasna, może o to chodziło, tak? Że szacun, zlali nas 3-0, no ale o tym trochę jest Bartek pojechał, co? Zawsze sportowiec ma ten problem, tak? No bo jeśli odnosi porażkę, tak? No to słuchajcie, z kim przegraliśmy? Inaczej, z kim przegraliśmy? No z Toruniem, nie? No co jest Bartek? No co miał powiedzieć? No wiadomo, no wszyscy wiemy. Nie, chodzi po prostu o to, że każdy sportowiec, i to być może nawet nie było ze strony Bartka zamierzone, po prostu gdzieś podświadomie szuka wytłumaczenia, tak? Co miał powiedzieć, nie? No nie ma słabych drużyn, faktycznie, no wyszedł na lód, być może w ocenie Bartka, powiedzmy, Bartek sobie pomyślał, dałem 100% szarpałem, siebie, szarpałem, tak? A przegraliśmy, nie? No kurczę, nie? No, także nie, no tutaj traktujemy to na zasadzie trochę tak humorystycznie i wiadomo, nie? Co zrobimy? Czy Bartek Toruń, wiadomo, pozdrowimy tatę Bartka, nie? Też świetny hokeista, bywa na meczach w Katowicach, obserwuje syna, tak? Znaczy chciałem jeszcze wrócić do kwestii tego trenera Kulena, tak? Zamknąć tą klamrą, to jakie były powody tej porażki, tak? Bo mówię, ludzie się zastanawiają, czy jest to brak trenera Kulena, czy... Ja bym powiedział tak, tu się być może złożyło kilka kwestii, tak? Co znaczy, kontuzje, choroby, gdzie powiedzmy, jeśli 3 dni wcześniej nie gra w meczu, powiedzmy, Patryk Wronka, nie gra Mikołaj Łopuski, bo są chorzy, tak? Grają w sobotę, czyli raptem 2 dni później, no nikt mi nie powie, że są na 100%, że są na 100% przygotowani. Do tego dochodzą przesunięcia w piątkach wymuszone kontuzjami i różnymi innymi sytuacjami i być może gdzieś jakąś cząstkę do tego dodał właśnie brak tego trenera Kulena. I tu bym zakończył, natomiast mówię,
nie doszukiwałbym się drugiego dna, czekamy na Puchar Polski i zobaczymy tak naprawdę, co się tutaj wydarzy. To umówmy się, że te dwie porażki to jest zasłona przed Pucharem Polski. Tak sobie właśnie pomyślałem, że to jest jakaś zasłona dymna. Tak. Natomiast... Dajemy nadzieję. Kwestię bym tu zrobił jeszcze troszeczkę inną, bo my tak sobie patrzymy tutaj jeszcze, żebyście też wiedzieli, skąd te nasze zawahania czasami. Bo rozmowa akurat się tak toczy, że teraz powinniśmy porozmawiać o wieściach z klubu, ale ja bym sobie to przełożył dalej, a zacząłbym już mówić o Pucharze Polski. No bo... Wiecie co, jedną ciekawostkę mam, kojarzycie? Zespół Energa Toruń, wiecie kto jest trenerem Torunia? Czech. Nie. Białorusi na nazwisku Czech, tak? Nie, Juri Czuch. Czuch, przepraszam. Juri Czuch. Znaczy, tam w ogóle... Skąd znamy Jurija? No z ligi, no grał przecież w lidze. Gdzie grał? No w GKS-ie grał. W GKS-ie Katowice. Adi zrobił teraz wielkie oczy. Mówi Czech, nie Czech, Czuch. Juri Czuch. Znaczy ja bym tak, w ogóle Toruń idzie w ogóle w tym kierunku wschodnim, bo ja to trochę znam z tego hokeja młodzieżowego, no bo... Już nie będę po raz Oni tam już mają blisko na Białoruś, nie? Z Torunia. Nie będę mówił już, z czego to wynika, natomiast faktycznie gdzieś nawet i grupy młodzieżowe są trenowane przez trenerów ze wschodu. Ruska szkoła. Idą w tym kierunku prosto ewidentnie gdzieś tam w Toruniu. W takim pozytywnym słowa znaczeniu, tak? Ruska szkoła. No bo jak nie wiem, czy większość osób wie, no możemy tutaj jakby mówić o dwóch szkołach w hokeju, tak? No jest to szkoła ruska, jest to amerykańska, tak? Amerykańska mówiąc szeroko... O kontynent, tak? No i to są takie dwie szkoły, tak? No i o szczegółach, jak te szkoły wyglądają, no to może... Przygotujemy, bo to trzeba byłoby przygotować... Zanalizować, przygotować osobny podcast na to, nie? Natomiast... Faktycznie gdzieś tam to tak wyglądało. Jest jeszcze Polska, myśl, która się nie wpisuje w żadną. Aj, Adi, ty już jesteś teraz złośliwy. Adi, my nie mamy takich kompetencji szerokich jak ty. No. I nie odważymy się tutaj wchodzić w polską myśl szkoleniową. No. Myślę, że to tak jest trochę krzywdzące. Spora grupa młodych trenerów, która rozwija się już pod okiem trenerów zagranicznych, podpatrują. I myślę, że mam głęboką nadzieję, że pojawią się polscy trenerzy też znakomici, którzy pokażą, że polska szkoła, polski warsztat, choćby oparty na zagranicznych wzorcach, ale będzie funkcjonował. No i tu mówię, rozmawiając o tym, że być może była to zasłona dymna i tak dalej, no przejdziemy sobie tutaj płynnie teraz do Pucharu Polski, tak? Piłce było tak, nie? Jeszcze a propos Kulena, chciałem przypomnieć, że już graliśmy raz bez niego. Nie pamiętam już meczu ani wyniku, ale... Rok temu była tak sytuacja, że mieliśmy zgrupowanie w Kanadzie i potem go nie wpuścili chyba na lotnisku w Polsce przez brak wizy. Ja nie pamiętam. Adi, co ty tam wyciągasz? Odsyłali go do Kanady i graliśmy jakiś mecz bez niego, ale już nie pamiętam, czy wtedy graliśmy. Ale to, że nie miał przecież wizy, to była jego wina przecież, bo on po prostu nie chciał do Polski wrócić. Panowie, chciałem przypomnieć. Ale ja oczywiście mówię to w formie żartu, nie chciał wrócić do Kanady. Nie, to są bzdury. Słuchajcie, przechodzimy do Pucharu Polski. No i teraz tak. Jak sobie wszyscy tu rozmawiamy, tak mówimy, nie ma trenera Kulena, bo jest w Kanadzie na świętach, tak? Czy jest to dla nas problem, czy nie? Słuchajcie. Co o tym sądzicie? Mi nie podoba się, że trener, było nie było, ważnymi rozgrywkami, ważnym turniejem, wyjeżdża. Nie wiem, co jest powodem, jakie ustalenia były może przed sezonem, albo... kontraktowe, być może to wynika z zapisów umowy, tak? że o tym wiedziano już zdecydowanie wcześniej. My nie mamy takich informacji, wiemy tylko tyle, że trenera Kulena nie ma i mnie to osobiście niepokoi taki wyjazd, bo jednak trener Kulen, no było nie było, jest ważnym elementem tej drużyny. Jest ten team spirit, wiadomo nie od dziś, że on świetnie wspiera, buduje, motywuje tych zawodników. No miejmy nadzieję, że to nie wpłynie znacząco na formę naszych zawodników w Pucharze Polski. Czy jeszcze o tym, znaczy, czy przechodzimy nie, znaczy do nie tego? Płynnie, bo chodziło po prostu o to, że mówiąc o tych ostatnich meczach, powiedzieliśmy sobie o tym meczu z Toruniem, że po części gdzieś pewnie to, że nie było trenera Kulena, się to też przyczyniło, tak? I mówię właśnie, dlatego chciałem płynnie przejść do tych zapowiedzi Pucharu Polski. Jasne. Żeby to po prostu przeanalizować, czy faktycznie będzie to dla nas duży problem, czy nie. Bo to, czy nam się to podoba, że trenera nie ma,
To jest zupełnie znowu inna kwestia, tak? Adi? Mi też się to nie podoba osobiście, natomiast to, co powiedziałeś, być może jest to tak, że na zaraz na początku przy podpisywaniu kontraktu było to z góry ustalone i z góry wiadome po prostu, więc też o tym nie wiemy, tak? Być może się dowiemy niebawem. Ale teraz też chciałem powiedzieć o tym Pucharze Polski, bo to, co żeśmy, zanim weszliśmy na antenę, zaczęliśmy rozmawiać, no czy ten Puchar Polski, on jest taki, czy on jest taki prestiżowy, nie? Słuchajcie, no... Bo to, ja mam z tym problem, nie? Ja mam z tym problem akurat w hokeju, co to jest Puchar Polski, no bo wiadomo, że w piłce nożnej Puchar Polski jest bardzo ważny, tak? Zdobycie Pucharu Polski jest prestiżową sprawą. Mhm. Natomiast czy ono jest takie prestiżowe w hokeju? To może nie wiem, no Marcin, ty przygotowałeś jakieś tam rys historyczne? No, taki bardzo krótko, bo Wikipedia podaje, że rozgrywki o Puchar Polski pierwszy raz zostały rozegrane w 1968 roku i pierwszym zdobywcą Pucharu Polski został zespół, którego nie wymieniamy tutaj w podcaście celowo. Jest to taka drużyna z dzielnicy pewnej. No i później te losy tego pucharu, aha, i Wikipedia, ja nie wiem, jak tam się poprawia w Wikipedii, czy tam można poprawiać, czy coś, bo ktoś kiedyś wrzucił na hali Beldonu i pokazują tą halę, która stoi przy Chorzowskiej, która już nie stoi, nie? Która stała przy Chorzowskiej i z uporem maniaka mówią, że tam na tej hali grał Beldon, tam nigdy nie było lodowiska i to jest ewidentny błąd. Beldon i hala Beldonu to jest właśnie mały spodek, tak? Jak oddano lodowisko satelita, teraz nazywane kiedyś małą halą przy rondzie, to tam Beldon był gospodarzem i tam Beldon rozgrywał swoje mecze i tam też rozgrywano ten turniej o Puchar Polski. Nigdy to nie miało miejsca na hali przy ulicy Chorzowskiej. Tam grano koszykówkę, badminton, różne inne sporty, ale nie było tam lodowiska, nie było tam instalacji do mrożenia lodu. Także raz na zawsze to, co podaje Wikipedia na hali Beldonu. No Wikipedia tworzą ludzie, więc podpierając się. Może ktoś potrafi to zmienić. To można edytować. Tak, można normalnie. To jest pierwsza rzecz. Kolejna sprawa, ten Puchar Polski, on już miał bardzo różne formuły. To się ciągle zmieniało. Ja pamiętam taki czas, kiedy ten Puchar Polski to był określany mianem Puchar Sportu. Gazeta Sport. I o Puchar Sportu rozgrywano te mecze, to też miało rangę właśnie Pucharu Polski. Pamiętam, na paru takich meczach byłem o Puchar Sportu, już nie pamiętam, co to były za mecze, ale pamiętam, słuchajcie, jak znacie Bogucice, jakbyście ulicą Normy zjeżdżali w dół, kiedyś był salon gier, a obok salonu gier po prawej stronie było takie biuro i tam działał zbowit. I tam do tego zbowidu przychodził pan świętej pamięci, pan Schiller, który był chyba sekretarzem sekcji hokejowej i wieszał tam plakaty. Dobrze, i właśnie, no, wieszał tam plakaty w oknie i właśnie jak się szło ze szkoły, z trzynastki, to ty idziesz na mecz, a jaki mecz? O Puchar Sportu. Co to za Puchar Sportu, nie? I to tak właśnie z tym Pucharem Polski bywało. Słuchajcie, historia podaje, że do 2012 roku organizatorem rozgrywek o Puchar Polski był PZHL, a później za organizowanie rozgrywek o Puchar Polski wzięła się organizacja Polska Hokej Liga. No jak dobrze wiecie, to od niedawna dopiero jest ten system, kiedy cztery pierwsze drużyny po dwóch rundach rozgrywają turniej finałowy. Wcześniej eliminacje polegały na tym, która drużyna pierwsza się wycofa z pary, nie? Pary były rozlosowywane, czy tam dobierane według jakiegoś klucza i w biurze każdej z drużyn, czy w szatni czekali, zrezygnowali tamci, czy my rezygnujemy, nie? I to tak mocno po macoszemu. Ja pamiętam, że jeszcze nie tak dawno była gratyfikacja za zwycięstwo w Pucharze Polski i ostatnia taka gratyfikacja była chyba, jak Puchar Polski był rozgrywany w Sanoku, ale nie jestem pewien. Natomiast w tej chwili to, jak często na różnych forach hokejowych klubów piszą, gra się o plastikowy puchar, nie? I uścisk prezesa. No i to jest smutne, nie? Że ranga Pucharu Polski jest taka niska, bo powinno to być mimo wszystko hokejowe święto, tak? Myślę, że skoro tak mocno, mamy takie mocne wsparcie polityków teraz w Polskim Związku Hokeja na Lodzie, to może by warto było zainteresować jakąś firmę znaczącą, która by wsparła i by był to rozgrywany puchar
jakiejś spółki Skarbu Państwa albo może jakiś prywatny sponsor by to wziął i powiedział, teraz zagracie o puchar producenta tręblinek do kombajnów, nie? Albo sznurka do snopowiązałek. Zwycięzca dostanie sznurek na potrzeby całego świata. Na przykład. Może by wtedy ranga Pucharu Polski wzrosła. Ale ja myślę, że sportowo te drużyny się nie położą, co? Będziemy oglądali świetne półfinały i finał trzymający w napięciu. Pamiętacie z ostatnich finałów jakiś taki szczególnie? Finał, który by trzymał mocno w napięciu? Albo co wam zapadło w głowę? Chyba ten w Sanoku, jak grał z Sanoku, nie? Była dogrywka i tam 9 sekund przed końcem dogrywki dostali Sanok, dostał karę i chyba tak szybko rozegrali. Wiecie, kto dostał karę, nie? Mówiliśmy już w podcaście kiedyś. Samson Mahbod, tak? Załapał karę. Tak. Załapał karę i naprawdę 2 czy 9 sekund do końca Cracovia strzela złotego gola, zdobywa Puchar Polski. Niezwykła dramatyczna końcówka. Ja też właśnie zapamiętałem ten finał. Pełna hala, Sanok Arena. No i super atmosfera, dramaturgia. No i co? Przejdźmy do par półfinałowych tegorocznych. Zaczniemy od naszej pary, czy od tej drugiej? Znaczy ja myślę, że bym w ogóle nie mówił o innej parze niż tylko nasza. Skupmy się na nas po prostu i na przeciwnikach. No, nie wiem, co uważacie? Wygramy ten puchar, czy nie wygramy? No, no słuchajcie, no to będzie najlepsza wskazówka, czy brak trenera Kulena ma wpływ na Puchar Polski, czy nie ma. Jak dobędziemy Puchar Polski, okej, nie ma problemu. Trener wypoczął, pojechał na święta, odwiedził kanadyjskie lasy, sprawdził, czy odpowiednio dużo śniegu napadało. No i tak chciałbym pogratulować trenerowi, że świetnie przygotował drużynę i zdobyliśmy Puchar Polski. Na pierwszy mecz gramy półfinał z Jastrzębiem. Wygramy? Półfinał myślę tak, chociaż no jak to zawsze mówię, z tym Jastrzębiem nigdy nie ma lekko. Zawsze ma się na styku, ale myślę, że po tych dwóch porażkach na tyle się zmobilizowano już na ten Puchar Polski, chociaż no nie chcę być na hipokryta, jakbyśmy wygrali, bym się potem z tego cieszył oczywiście, no ale ten puchar jest trochę dla mnie taki śmieszny, ta jego cała formuła, ale jak jest coś do wygrania, to trzeba to wygrać o wygranie tego. Tak jest. Zawsze gramy o zwycięstwo, chcemy zdobyć Puchar Polski, zresztą nasi zawodnicy zapowiadali, że chcą wygrać wszystko w tym sezonie, tak? Tak, na Złotych Bułkach, jak był Tomasz Malasiński, wszedł na scenę, coś tam Maurycy go zapytał, bo Malaś po prostu powiedział, plan jest prosty, jedziemy wygrać puchar, potem turniej w Belfaście i Mistrzostwo Polski. No i fajne podejście, ale... Słuchajcie, GKS Jastrzębie, JKH GKS Jastrzębie, ostatnie 5 meczów. Wczoraj 3-0 wygrywają w Opolu. 20 5-1 u siebie z Unią Oświęcim. 7, czyli przed tą przerwą reprezentacyjną, przegrywają u siebie z Nowym Targiem. 4 grudnia w Barburkę przegrywają z nami. Mecz zacięty 3-4. Tak, tą trzecią bramkę strzelają w końcówce, prawda? Tak. No i odnosząc się do tego naszego ostatniego spotkania, wiadomo, że ten mecz w Pucharze Polski będzie zupełnie inny. Jak przewidujecie? Bardziej szachy czy otwarta gra? Szachy, myślę, że będzie taki typowy mecz, jak z tym Jastrzębiu zeszły na tam 2-1, 2-0. Już nie będzie takiego meczu, jak ten ostatni w Jastrzębiu w Barburkę. Raczej szachy. Chyba, że naprawdę zagramy nagle kapitalne spotkanie, po prostu Jastrzębie nie będzie mogło nic na to poradzić. Wygramy, nie wiem, 4-0 czy 5-0, ale na pewno nie spodziewałem się meczu na 3-4, 5-4, nic w tym stylu raczej. Ja myślę, że to jednak dyspozycja dnia zadecyduje, nie? Dyspozycja dnia, no zresztą to, co powiedzieliście przed chwilą, tak, że no, kapitan powiedział, chcą wygrać wszystko. Ja myślę, że mamy na tyle mocną drużynę, i którą po prostu najzwyczajniej w świecie na to stać, tak? I kompletnie, jak się patrzę na ten Puchar Polski, kompletnie nie mam zamiaru się zastanawiać, czy brak trenera Kulena spowoduje, że my nie wygramy tego pucharu, tak? To, co powiedzieliśmy, to są profesjonaliści, nie? Jakby na to nie patrzeć, nie? To są, jeśli chodzi o polski hokej, to są nazwiska, tak? Bo to nie są zawodnicy jacyś tam sobie, tak? A pokusimy się tak, żeby tak ocenić formacjami na przykład nas i Jastrzębie przed Pucharem Polski. W bramce? No, naprzeciwko Kevina? Ondrej Raszka. Ondrej Raszka? No i
Raczej zmian w bramce nie przewidujemy, nie? Tam nie. Jest Oskar Załucki i Oskar Prokop. Raczej ich nie przewidujemy do grania. Raczej, raczej Raszka zagra. No, też Marcin, wiesz, jak Raszka gra, tak? Mhm. Wiesz, że Ondrej jest bardzo dobrym bramkarzem, ale też czasami ma takie momenty, że jak dostanie szybko te bramki, no to tak, trochę siada, nie? Gotuje się, potrafi się zagotować i siada. No to co powiedziałeś, no kluczem będzie dyspozycja dnia, tak? No tak, jak zagramy, mieli ocenić jeden na jeden? Jakby Kevin wystartował z Ondrejem, no to myślę, że jednak Ondrej by wygrał, bo jest dużo większy. Ale Kevin się umie świetnie bić. Ale ten Ondrej, zobacz, jaki on ma zasięg ramion, nie? No, mogłoby być różnie, no. Kevin jest szybszy. Posadziłby go. Jeden na jeden? Plus dla Jastrzębia, czy dla nas? Jeżeli chodzi o bramkarzy? No nie, no to oczywiście dla nas. No to nie ma o czym dyskutować. Obrona tutaj troszeczkę, tak, myślę. Mówimy o obronie personalnie, czy ogólnie jak cały zespół gra w defensywie? No jeśli chodzi o personalia, to na nas, jeśli chodzi o całościową organizację gry w defensywie, to jest taki remis, bym powiedział. Remis. Wyróżniające się postacie w obronie Jastrzębia, to na pewno Homer. Lukacik teraz do nich wraca. Lukacik, właśnie raz. Powrót Wladimira Lukacika, jest to spore wzmocnienie. No jest Jakub Grof. Znamy Jakuba Grofa. Znamy. No. Znaczy nie, słuchajcie, no co by na to nie patrzeć do no to dobra, dajmy nawet punkt za organizację Jastrzębiu na obronie. Nie, Jastrzębie obrona bardzo dobra. Ale siłę ognia mamy. Krótko mówiąc, no my 55 bramek, 54 straciliśmy, Jastrzębie straciło 55, tak? Jedną bramkę więcej. Drugi najlepszy wynik w lidze, nie? No ale jeśli chodzi o ofensywę, to już jest przepaść, tak? Bo Jastrzębie 88 bramek strzelonych, my 152, tak? No więc 152. Więc no to jest przepaść, tak? I ja mówię, o ile to, co mówiliśmy... Czyli na bramce jedynka na nas, zero na Jastrzębie. Na obronie remis. Remis. Znaczy, siła ognia zdecyduje. Tak, to co mówiliśmy od samego początku sezonu, tak? Bo to nie mówię już tylko i wyłącznie na antenie, ale między sobą w rozmowach, że tu, gdzie nam ewentualnie brakuje, no to jest obrona, tak? Szczególnie teraz po odejściu Heikkinena, szczególnie nam teraz, możemy powiedzieć, przydałoby nam się wzmocnienie w obronie, tak? Być może to będzie miało znaczenie, nie? No bo jak żeśmy sobie analizowali, co się stało z zespołem, jakie mamy formacje i tak dalej, to oczywiście nie powiemy, że mamy kiepską obronę, tak? Tylko sami widzieliśmy, że jednak ta siła ognia po naszej stronie jest... Nie ma zachowanej proporcji, nie? Siła ognia bardzo duża, obrona niby teoretycznie też, ale gdzieś tam każdy z nas widział, ktoś by się przydał, nie? Obyśmy tą siłę ognia, właściwie ten ogień odzyskali, bo po ostatnim meczu z Toruniem ten ogień tymczasowo żeśmy powstrzymali, żeby zachować go na. Ale być może ktoś wyszedł do kuchni i zapomniał dołożyć po prostu. Jasna sprawa. Zawsze tak bywa. No to co, liczymy na świetne widowisko? Znaczy ja mam nadzieję, że no, to co powiedział Adi, no ten półfinał wygramy mimo wszystko i w finale... Słuchajcie, na pewno to, że gramy wcześniej, da nam trochę więcej czasu na odpoczynek. Tak? Słuchajcie, ja myślę tak, że ten mecz gramy wcześniej. Wiadomo, że nas przyjdą też podglądać. Tak? Natomiast później będą się musieli już zająć swoim meczem, koncentrować i nie obejrzą tego naszego meczu do końca. Tak? Natomiast w drugą stronę my tego rywala będziemy mogli po naszym meczu obejrzeć, zobaczyć na spokojnie, jak się sytuacja rozwinie. Wiecie co, ja myślę, że akurat trener ma ten komfort, że może nie musi schodzić tam do szatni, żeby się szykować na mecz. Trenerzy na pewno obejrzą całe spotkanie, natomiast zawodnicy jakby będą zajęci swoimi sprawami. No i co? I tak awans do finału, a w finale trafiamy na zwycięzcę pary GKS Tychy, Podhale Nowy Targ. Kogo sobie życzycie w finale, Welur? Znaczy no... Kogo bym sobie życzył? No. Dla ciebie bez różnicy. I tak to opierdolimy i tak, nie? No najchętniej bym chciał, Tyskich i żeby im utrzeć nosa trochę w tym finale mimo wszystko. Natomiast jak będzie, nie wiadomo, co Tyscy zagrają. Byśmy wygrali, nie? Myślę, znaczy ja powiem tak, pomimo tych dwóch porażek ostatnich, ja jestem spokojny. Tak? Okay. Uważam, że nie należy robić afery. Owszem, jeśli przegramy z Kretesem ten Puchar Polski w jakimś mega słabym stylu, no to wtedy już... Ej,
Nie mów tak, bo nie będę tego mógł wyciąć. To wtedy będę się mógł martwić. Natomiast na chwilę obecną... Ej, słuchajcie, żebyście kurwa mi Velura nie zamartwiali. No, panowie. Adi, ty kogo sobie życzysz w finale? Może życzysz już sobie w ogóle kogoś w finale, czy czekasz na półfinał? Znaczy Adi na pewno by chciał w finale New Jersey Devils, nie, ale... To jeszcze nie, nie ta liga. No, może pojedziemy na jakiś puchar do Davos na przykład, nie? W święta. Tam przyjeżdżają drużyny z NHL-u czasem. Nie, no święta to nie raczej. Święta, nie? Do Davos? Nie przyjeżdżają? Grają cały czas. A Team Canada? Team Canada jest złożony z Europejczyków. Adi. Kto z pary? Tychy, Nowy Targ w finale? No, Tychy grają u siebie, także myślę, że Tychy. I w finale minimalnie będą faworytem według mnie. Mhm. Czyli takie tak, finał dla Tychów ze wskazaniem na Tychy. Może się wydać, że lekko pesymistycznie, no ale taka jest moja po prostu ocena, że na ten finał u siebie przy pełnych trybunach się zbiorą i może być bardzo ciężko. Znaczy oni wsparcia kibiców zazwyczaj nie mają, bo kibice kibicują anty, więc, tam... A to tylko jak z nami grają. No, dlatego mówię, nie, że nie, wsparcia nie będzie w finale. Bo słuchajcie, wiecie co, ja tak... A oczywiście sercem... Jestem za tym, żebyśmy grali w finale i wygrali ten finał, zdobyli Puchar Polski. Już widzę to święto, tylko tak, nam po tym kopie jeszcze nie posprzątane, a fajnie by było przez rondo przejechać z pucharem, świętować sercem jak najbardziej. Natomiast wiecie co, tak wietrzę trochę niespodziankę, że tak murowani faworyci do finału to jesteśmy my i drużyna Stychów. Ale tak wietrzę niespodziankę, czy aby na pewno ci faworyci i w tym w komplecie w finale zagrają. Może będzie finał pod Halę Jastrzębie. Aj, ty tak pesymistycznie. Ja pomyślałem sobie, że zagramy z Podhalem w finale. Na pewno będzie to ciekawy turniej. Cały turniej będzie można śledzić w telewizji, tak? Tak, na TVP Sport. Wracają transmisje hokejowe. Mhm. I zaczynają się od mocnego uderzenia, czyli od turnieju finałowego o Puchar Polski. Dwa półfinały, następnego dnia finał. No, to jest jeden mecz, no to się zawsze wszystko może wydarzyć. To nie są play-offy, gdzie jednak jak jest do tych czterech meczów, to zwykle wygrywa już ten naprawdę lepszy, ale jeden mecz zawsze się może wszystko wydarzyć. Wieści z klubu? To co, możemy zamknąć jakby temat Pucharu Polski? Znaczy tutaj o wieściach z klubu trochę powiedzieliśmy, bo powiedzieliśmy o tym, że nie ma trenera Kulena, tak? Powiedzieliśmy o tym, że Patryk i Michał... Macie jakieś informacje, kiedy wracamy na nasze lodowisko? Znaczy gdzieś czytałem, że 15 stycznia, nie? 15 stycznia, no trochę późno, nie? Trochę późno. Pamiętacie, jeden z pierwszych podcastów wyrażaliśmy opinię, że boimy się... Bo ten pierwszy termin to już miał być 28 chyba grudzień, tak? Tak. Mieliśmy wrócić i to jak znam to, co się dzieje w Spodku, to ja nie, byłem pewny, że ten termin nie zostanie dotrzymany. Niestety, tak to się potwierdziło. Wracamy w styczniu, cieszymy się. No nareszcie, nie? Nareszcie. No każdy czeka, żeby ta drużyna wróciła do swojej hali, żeby mogli kibicować. Jest już głód, mocny, oglądania. Głód, kibicowania, no i to no. Nic na to nie poradzimy i mówię, nawet mi się nie chce, że tak powiem, dyskutować na ten temat. No wracamy 15 i tyle, no, trzeba to wytrzymać. No i jeszcze tutaj mamy, jakby mówię, ostatni temat, czyli pytania kibiców. Jeszcze co do klubu, no to Patryk Wysocki odszedł. Nie pojawiła się u nas oficjalna informacja, ale no, to tam wiemy z innych źródeł, że... To chciałem nawiązać właśnie tutaj do pytań kibiców, bo jeden z naszych kolegów tutaj zadał parę pytań takich, które oczywiście no w 100% ma rację, tak? Bo pyta o to, że jednak na tej naszej stronie jest mało informacji. 100% racji, no też uważamy, że informacje o tym na przykład, że nie wiem, odszedł z klubu Patryk Jóźwik, tak? Potem co dalej idzie? Odszedł Maciek Rybak, tak? Maciek albo Michał. Nie, Maciek. Do Bytomia, tak? Teraz Patryk Wysocki, tak? No takie informacje mimo wszystko powinny się znajdować na oficjalnej stronie klubu i tyle. I to nie ma... Nie wymagamy też kuchni, tak? Że oczywiście, czemu się coś urwało. Dokładnie, nie? To jest wiadomo, to są informacje jakby takie... No też poniekąd tajne, tak? Bo
Znaczy poufne, tajne, poufne, tak? Bo poufne. Przecież to też nie możemy się odsłaniać przed, tak, przed przeciwnikami. Tutaj powiedzmy kolega pyta, no raport zdrowotny z szatni, no ale prawda też jest taka, no przecież żaden klub na świecie nie podaje takich rzeczy. Włodzimierzowi Lubańskiemu po kontuzji pudrowano kolano, tak? Przychodziła makijażystka, pudrowała kolano, żeby przeciwnik nie wiedział, na której nodze ma bliznę, tak? Żeby go w obrońcy nie faulowali. Także no te raporty zdrowotne, no to jest takie mocno rozbudowane, jeżeli chodzi o rozgrywki profesjonalne, szczególnie za oceanem, to Adi wam kiedyś wytłumaczy, że to jest też związane z bukmacherką, tak? Z tymi raportami, z notowaniami na giełdzie i to jest olbrzymia machina, tak? Nie odnośmy tego do siermiężnej polskiej ligi hokejowej. Po prostu ja mówię, to są informacje, których się nie podaje i tyle w temacie, tak? Nie ma o czym i zamykamy, nie o czym, nie? I zamykamy, nie ma o czym dyskutować. Adi jeszcze doda? No co do tych kontuzji właśnie, co mówisz za ocenę, no tam się sprawdza do tego, że po prostu w drużynie może być ograniczona ilość zawodników. I żeby można było dowołać kogoś w jego miejsce, to trzeba jakby odesłać na listę kontuzjowanych i podać powód, ale ten powód podaje się zwykle, no ewentualnie w hokeju często się podaje konkretnie ze wstrząs mózgu na przykład, ale jakieś inne kontuzje to się podaje, czy górne części ciała, czy dolne części ciała i to jest właściwie o, jedyne, to. Co wiemy. I tu mówimy o tej pierwszej drużynie z najlepszej ligi świata, czy to jest NHL, czy NBA, czy NFL, tam gdzie ta ilość zawodników w drużynie jest ograniczona, a w drużynach farmerskich jest po 20 chłopa gotowych skoczyć na to jedno miejsce, walczących o to miejsce i stąd ten komunikat o przesunięciu na listę kontuzjowanych jest ważny, żeby można było mieć prawo do wołania zawodników, innych zawodników zgłoszonych do rozgrywek. Tak? No tak, co do właśnie tych komunikatów z klubu, no to tak mówię, no nigdy nie oczekuję, będziemy że... mieli ze dwa kluby farmerskie, to pewnie też tak będziemy robić, nie? Nie oczekuję, że klub mi poda, że ten dzisiaj nie gra, bo ma 38 stopni gorączki, ale... Ale już powiedzieliśmy, nie analizujemy. Chodzi bardziej o taką politykę informacyjną dotyczących faktów, które już się zadziały, tak? Fakty, odejścia konkrety. Tutaj jeszcze tego troszeczkę brakuje nam. Jeszcze jedną kwestię tutaj kolega poruszył, a mianowicie kwestię tego, że no słabo marketingowo wygląda, tak? Hokej u nas. No ja nie do końca się z tym zgodzę, bo być może teraz wynikiem tego wszystkiego jest po prostu najzwyczajniej w świecie to, że non stop graliśmy na wyjazdach, tak? Więc każdy zdążył zapomnieć o tym, jak to, że tak powiem, się nakręca, nakręca się dobrze, też nie będę tu mówił o szczegółach, tak? Bo to różnymi kanałami są działania podejmowane, żeby właśnie ludzi przyciągać na hokej i też tutaj na tym skończę. I kwestia już ostatnia, którą tutaj kolega poruszył, a mianowicie taka, bo do kilku pytań będę się musiał odnieść w następnym podcastie, tutaj powiem, natomiast takie końcowe pytanie, a mianowicie kwestia lodowisko dla Gieksy, tak? No i tutaj też chciałem powiedzieć, następny podcast, wypowiemy się szczegółowo na ten temat, i tyle. Także też nie chciałbym teraz tej kwestii rozwijać, bo raz, że już nas mocno czas goni, bo za chwilę będziemy mieć godzinę, a też czas spędzony na antenie jest ograniczony, tym bardziej w takim w okresie jak teraz. Także w następnym podcaście na parę pytań tutaj jeszcze szczegółowo odpowiemy. I prośba taka już na koniec z naszej strony. Jak wysyłacie pytania do podcastu, nie róbcie tego na godzinę przed informacją, że będziemy nagrywać podcast, bo najzwyczajniej w świecie jest bardzo trudno nawet dostać pytania na dostać odpowiedzi na pytania no, na godzinę przed nagrywaniem podcastu. No, ludzie też mają niedzielę, są święta i tak dalej. No, no i internet ograniczony troszeczkę mamy, nie? Bo święta są mi... Ale nie, chodzi mi po prostu o to, że fajne, no, pytania fajne i nie było tutaj akurat głupich pytań. Natomiast kwestia jest tak, jak mówię, gdyby to było zadane 2-3 dni temu, to myślę, że na większość tych pytań można gdzieś dopytać, sprawdzić, byłaby odpowiedź. Natomiast no, w tej kwestii, w tej sytuacji, sorry, ale no już się po prostu nie dało. Także też mówię, nie będziemy tutaj się, że tak powiem, doktoryzować na ten temat. No. Aha, no i tutaj jeszcze zapowiadane wytłumaczenie Baudolino. Co to się wydarzyło z nim, że go nie było. Także oddaję głos Marcinowi. No, mieliście rację w poprzednich podcastach. Welur słusznie zauważył, że poszukiwanie tego głosu było.
posłuchałem porad tutaj doświadczonych kolegów, którzy mi powiedzieli, że damski głos to najlepiej znaleźć w bibliotece, nie? W bibliotece albo na oazie. No ale że tutaj nie było żadnej oazy, to poszedłem do biblioteki. No i za pierwszym razem nic się nie wydarzyło, a za drugim razem spotkałem świetną dziewczynę, poznałem świetną dziewczynę w bibliotece i naprawdę miała piękny głos. Piękny głos i mówię, przepraszam, czy ty tym pięknym głosem śpiewasz? A ona mówi, no że może zaśpiewać. Tylko co? Żebym ja jej zaśpiewał, to ona spróbuje zaśpiewać. No i mi się przypomniała taka fajna piosenka, którą śpiewaliśmy często na grzybach. Jak chodzimy na grzyby, to śpiewamy. Ona mówi, to zaśpiewaj. No i ja wstałem w tej bibliotece, bo wiecie, w bibliotece musi być cisza, nie? Ale tak mnie wzięło trochę na odwagę, bo mówię, fajna dziewczyna, i zaśpiewałem jej. W zielonej paproci facet babek grzmoci. A ona mówi, koniec. A ja mówię, nie, nie, nie. Facet babek grzmoci w zielonej paproci. I ona mi mówi, to wiesz co, zaczekaj, ja zaraz wrócę. No i czekałem, aż przyszedł portier i powiedział, że już zamyka bibliotekę i że już nikogo nie ma tu oprócz mnie. Zeszło mu dwa odcinki podcastu, dobra. No tak to było mniej więcej. Nie będzie damskiego głosu w podcaście. I tyle. No to co, na akurat na dzisiaj bardzo chcieliśmy podziękować. Życząc wszystkim wesołych świąt. Naszym zawodnikom wygranego Pucharu Polski. Zdrowia przede wszystkim. No i co? Jeszcze raz, wesołych świąt. Wesołych. Dużo zdrowia, sportowego szczęścia, kibicowskich sukcesów i Pucharu Polski. I co jeszcze się życzy? Ja nie wiem. Choinki. Choinki. Tak. Choinki, prezentów, wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę.